Znajdujemy się w Sano Dairy Farm, gdzie zajmujemy się żywieniem ponad 1500 krów, w tym ponad 1300 krów dojnych. Żywienie ukierunkowane jest na wysoką wydajność, dobrą płodność i również dobrą zdrowotność krów, co jest bardzo istotne, ażeby krowy wysoko wydajne również były płodne. Mamy prosty, sprawdzony program w oparciu o kiszonkę z kukurydzy wysokiej jakości, słomę, wysłodki buraczane, kiszone, prasowane i nasze mieszanki, a więc Lactoma HP z dodatkiem Lact Power na początku laktacji i Lact Stabil w końcówce laktacji. Co jest bardzo istotne, ażeby również krowy otrzymywały odpowiednią ilość dodatków witaminowo-mineralnych. Dzisiaj 150 gram premiksu już nie wystarczy. Przy wysokiej wydajności krowy potrzebują znacznie więcej. Najlepiej, jak to robimy w Sano, oprzeć się na zasadzie 10 gram premiksu na litr produkowanego mleka, a więc u nas, kiedy krowy doją prawie 40 litrów mleka dziennie, dostają również 400 gram premiksu. Co jest też istotne, ażeby dawka TMR była dobrze wymieszana, u nas znakomicie sprawdza się wóz paszowy samojezdny Suntrack. Dzięki temu pasze są dokładnie ważone, dokładnie mieszane, krowy tych pasz później nie segregują i co jest też istotne, że możemy zważyć i zebrać resztki, które krowy pozostawiają. A więc jest to też ten sam TMR, dzięki temu możemy wiedzieć dokładnie, ile krowy średnio zjadają paszy, co pomaga zbilansować dawkę TMR i dostosować do wysokiej wydajności.